Proszę Państwa, przechodzimy tradycyjnie do uzupełnienia porządku obrad, ponieważ wpłynęło bardzo dużo projektów uchwał w terminie krótszym niż 10 dni. I zaczniemy je głosować za momencik. Proszę Państwa, zaczynamy wprowadzanie od... Zaczynamy od wprowadzania druku numer 512. I tak, kto z Państwa jest za wprowadzeniem druku 512 po dzisiejszej obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 513. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku po dzisiejszej obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 514. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 515. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 516. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Przepraszam, kto za? Wstrzymał. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 517. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Druk numer 518. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 519. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 520. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 521. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 522. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 523. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Druk numer 524. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Druk numer 525. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? I tutaj mam problem 526, ponieważ powiem szczerze, projekt Komisji Edukacji, który podpisał pan Krzysztof Kwaciak, a pod wnioskami są podpisane osoby z Komisji i Edukacji i Sportu. Nie za bardzo rozumiem ten druk. Komisji Sportu. Komisji Edukacji, przepraszam. Ale to jest jedno, a drugie mam podpisy pod wnioskami osób właśnie z Komisji Edukacji, a nie z Sportu, więc nie za bardzo rozumiem, co z tym drukiem zrobić w tej sytuacji. Według mnie on ma uchybienia formalno-prawne. W związku z powyższym... To może być niegłosowane, bo to nie jest aktyw politycznych. To jest podobny projekt uchwały, w którym mamy dokładnie we stopie. Identyczny projekt uchwały jest wcześniej. Ja rozumiem, że... Trudno powiedzieć, kto jest projektodawcą, więc podpisałeś pan Krzysztof. Rozumiem, że to jest nie pan o wycofaniu. No to literówka to była. Ale to nie jest tylko literówka, bo są podpisane osoby z Komisji Edukacji i Sportu pod projektem Komisji Edukacji. No, Komisji Sportu przede wszystkim. Ale to w takiej sprawie mamy podpis Komisji Edukacji. Wycofajmy ten projekt uchwały po prostu. Dobrze. Szanowni Państwo, ten projekt jest wycofany.
Państwa przechodzimy w związku z przychodzącym kontrabandą ustalonej. Czy Państwa mają związki do porządku obrad? Ja mam związek. Ze Trybunału są mieszkańcy zainteresowani tematem budowy podwójna. Prosiłbym o głosowanie trzech projektów uchwał związanych z tą inwestycją na początku. Bo zgodnie ze zwyczajem, jak są goście zainteresowani tym tematem, to zajmujemy się na początku taką sprawą. Więc bardzo proszę. Proszę o głosowanie. To jest tak, Szanowni Państwo, czyli żeby Państwo zrozumieli, to będziemy szli taką kolejnością. Druk numer 500. Inaczej, po projekcie, bo ja to dotyczy wszystko chodnika wzdłuż ulicy Księcia Grzeba i ja rozumiem, że to są aż trzy projekty, tak? Czyli ja proponuję, że jak dojdziemy, to dojdziemy wszystkie... Już momencik. 523, 524 i ten... Proszę Państwa, najpierw będzie druk 513, następny będzie druk 523, 524, a potem wracamy od 504 po kolei. Tak. W związku z tym, że taki zwyczaj mamy zawsze, żeby mieszkańcy nie musieli, aczkolwiek zawsze zapraszamy na posiedzenie całej sesji, ale jeżeli nie są zainteresowani innymi, to po jak najbardziej tak. I w takim porządek obrad. Szanowni Państwo, w związku z tym zaczynamy od druku 513.